Była godzina policyjna. Musieliśmy do 22 wrócić do domu. I tak wyglądała moja młodość właśnie, ten stan wojenny. Chociaż w bliskiej woli to już nie było tak jakoś ciężko, jak potem się dowiedziałem, jak wyglądało w innych miastach, to właściwie nam się tutaj żyło w miarę spokojnie. Mnie zatrzymała parę razy jakaś tam jakaś grupa żołnierzy, żeby sprawdzić jakieś dokumenty, ale właściwie nic się takiego chyba specjalnego nie działo. Przynajmniej w mojej rzeczywistości. I